Dzisiaj mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu obraz tamtej epoki, obraz tamtych lat, obrazy Wałbrzycha, Książa, Dolnego Śląska, Europy, obrazy ludzi, obrazy czasów, których już nie ma i nie będzie. Ale rzadko kiedy w tych tak ucyfrowionych i pełnych internetu i otwartości czasach możemy pokazać coś, co prawie nikt jeszcze nie oglądał. Od 100 lat jesteście Państwo pierwszymi osobami poza samymi naszymi tu przedstawicielami i kilkuosobową rodziną, którzy będą oglądać, jak wyglądał miniony czas. Epoka, jeszcze raz to powtarzam z nutą takiego trochę sentymentalizmu, która nie wróci. Proszę Państwa, Louis Ardent urodził się w wiosce Saint-Benoît we Francji. Na początku XX wieku pracował w angielskich domach arystokratycznych. Księżna Daisy, która była Angielką, która przebywała u swojej siostry księżnej Westminster, on był wtedy u niej zatrudniony, postanowiła, dogadała się z siostrą, przywiozła Louis Ardena do zamku. On tutaj mieszkał w latach 1909-1925, czyli do momentu likwidacji dworu książąt pszczyńskich w Książu. I w tym czasie fotografował wszystko. To, co mu zawdzięczamy, to jest Biblia ikonografii życia na zamku na początku XX wieku. Niesłychane wizualne źródło historyczne dla takiego obiektu jak Zamek Książ bezcenne, bo wiemy, jak bardzo nasz zamek został doświadczony podczas nazistowskiej przebudowy organizacji TOT, później podczas bytności wojsk sowieckich, ale także podczas wieloletniego powojennego szabu. Dzisiaj mamy zdjęcia o tak wysokiej rozdzielczości, że jesteśmy w stanie zobaczyć wzór na obliczu kanapy czy okładkę książki na półce. Widzimy ujęcia, których, tak jak powiedział Pan Prezydent, od praktycznie 100 lat nikt nie widział. Widzimy obiekty parkowe, widzimy rzeźby, które zaginęły. Mamy mnóstwo zdjęć z palmiarni, kilka zdjęć ze stawu, ogromną liczbę zdjęć z parku. Bardzo cenne są też zdjęcia prezentujące życie służby zamkowej, bo musimy pamiętać, że na początku wieku dla pięcioosobowej rodziny Hoberbów tutaj pracowało 500 osób służby. Jeżeli oni gdzieś wyjeżdżali, także ich podróże są zobrazowane na tych zdjęciach, do Francji, do Włoch. Jeżeli gdzieś podróżowali, podróżowali z całym dworem, łącznie z kucharzem, z jego małżonką i z jego dziećmi. Kucharz okazał się utalentowanym fotografem, okazał się estetą. Tak jak każdy dobry fotograf ma kilka swoich tematów, które regularnie powtarza w różnych ujęciach. I dzięki temu wiemy, jak zmieniała się bryła zamku, bo ta bytność Louis Ardena tutaj w Książu przypadała na lata 1910-1925 do 1922 roku została zakończona wielka przebudowa zamku pod kierunkiem wiedeńskiego architekta von Montheima i wiemy, kiedy co budowano, wiemy, kiedy powstawała która baszta, wiemy, gdzie stała konkretna rzeźba. Zdjęcia są także wzruszające, bo pokazują przepiękny związek miłosny Louis Ardena z jego małżonką Eugenie. Ja sobie tak wyobrażałem, że w tamtych czasach bardzo wiele osób patrzyło z oddali na zamek, podziwiało go na zdjęciach w gazetach, myślało o tym życiu uczuciowym księżnej Daisy, o tym romansie, którego tutaj nie było, a było nieszczęście, a to życie prawdziwe, kochającej się rodziny, co widać bardzo dobrze na zdjęciach, działo się właśnie w oficynach, w budynkach prawnych, gdzie mieszkała rodzina Ardenów. Bardzo wzruszające są również zdjęcia młodych Hoberbów, bo o ile zdjęć samej Daisy z tego okresu znaleźliśmy kilka, co tłumaczy to, że w czasie wojny pracowała jako pielęgniarka, siostra Czerwonego Krzyża w pociągach sanitarnych, Hans Heinrich XV był oficerem przybocznym cesarza w kwaterze głównej w Pszczynie, a właśnie synowie Daisy, młodsi synowie Daisy, hrabia Aleksander i hrabia Bolko, przebywali tutaj na miejscu w Książu ze służbą i ich zdjęć jest najwięcej. Zdjęć jest około 1500, niektóre kadry się powtarzają, są jeszcze dokumenty, także szacujemy do 2000 maksymalnie, ale to po skatalogowaniu pełna informacja, myślę, będzie przekazana już w październiku podczas wystawy.
I zdjęć jest, proszę Państwa, naprawdę mnóstwo. My mamy oryginały, które przywieźliśmy, tych najcenniejszych dla nas. Częściowo mamy zeskanowane te zdjęcia, przede wszystkim te pozytywy szukane w bardzo dużej rozdzielczości. To nam po pierwsze pozwoli zrobić zarówno publikację, jak i wystawę w bardzo dobrej jakości, ale przede wszystkim te zdjęcia, pozytywy pozwalać nam będą zrobić w przyszłości wystawę, gdzie te zdjęcia będą prezentowane w technologii 3D. Stereoskop tak działa, że po odpowiednim wydrukowaniu tego, co przywieźliśmy do Polski i co do nas ciągle spływa, bo część tych zdjęć dalej jest skanowana do nas, to jest tak duża objętość, że to powoli do nas trafia, że na naszej wystawie będziemy chcieli część tych zdjęć pokazać tak, jak my to mogliśmy oglądać na stereoskopie. Mogę Państwu powiedzieć, że robi to nieprawdopodobne wrażenie. Zarówno zdjęcia zamku, parku. Jest fantastyczne zdjęcie kopalni Wałbrzyskich z takimi noszącymi się dymami. Myślę, że to jest fantastyczna i bardzo atrakcyjna dla turystów część tej kolekcji. Oczywiście.